Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele, i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz. I zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi. Ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino. A gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki oto początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Moi drodzy, dzisiaj drugi dzień świąt, zielonych świąt. Święto Matki Bożej, Matki Kościoła, Maryi, która jest pełna łaski, pełna Ducha Świętego, jest ocieniona Duchem Świętym, jest oblubienicą Ducha Świętego. Wczoraj kiedy patrzyliśmy na wieczernik, dzień pięsionicy wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i inni, patrząc na ich radość, myśleli, że są jakby na weselu upili się młodym winem. Święty Piotr mówi nie, napełnieni są Duchem Świętym. Dzisiaj patrzymy na weselu w Kanie, wszyscy tańczą, bawią się, ale Maryja widzi, że zaraz będzie coś niepokojącego. Nikt się nie spodziewa, a ona wie, że już nie mają wina. Wino tutaj też symbolizuje ducha świętego. Oni za chwilę nie będą mieli ducha świętego. Ona to widzi. Nie będą mieli w sobie miłości. Jak mogą być razem, blisko siebie, kiedy zaczyna im brakować miłości? Dlatego Maryja przychodzi z tym problemem do Pana Jezusa, do źródła miłości. Bo tak naprawdę, małżeństwo to jest tak naprawdę związek nie tylko dwojga ludzi, ale to jest związek dwojga ludzi z Panem Bogiem. Tę miłość nie czerpią ze siebie wzajemnie, bo gdyby tak czerpali, to by siebie jak cytrynę wyci wycisnęli i potem już niczego by nie było. Natomiast jeżeli wspólnie czerpią z nieskończonego, niewyczerpanego źródła miłości z Boga, czerpią moc ducha świętego, zapraszają Pana Jezusa i Jego miłość, miłość Ojca, czyli ducha świętego do swojego życia, to wtedy rzeczywiście. To pragnienie, kiedy wołają podczas ślubu: tak, mi dopomóż, Panie Boże, Wszechmogący, w trójcy jedyny i wszyscy święci, to szczególnie tutaj Maryję zapraszamy w tych wśród wszystkich świętych, żeby właśnie Pan Bóg dopomógł. Maryja przychodzi do Pana Jezusa i mówi bardzo krótką modlitwę. W zasadzie nie mówi, co Pan Jezus powinien uczynić, nie mówi o co Maryja prosi, tylko mówi pewien fakt, opisuje. Że nie mają już wina. Koniec. Skończyła się modlitwa. Na tę modlitwę wydaje się, że Pan Jezus odpowiada niechętnie, że nie jest to jego sprawa, że to nie jego godzina i że wszystko już załatwione, że nic się nie da zrobić. Ale Maria dalej kocha. Nie mówi, ale może patrzeć, może kochać. Za to mówi do sług. Mówi do nas. Jako dobra matka wychowuje nas. Ona doskonale wie, że Pan Jezus nie może jej odmówić, nawet gdy je odmawia, to na pewno nie zostawi, tylko poddaje pewnej próbie. I dlatego Maryja uczy, że kiedy Pan Jezus zaczyna mówić, co mamy robić, to mamy robić. Nie tylko słuchać, rozmyślać, ale właśnie robić. Tak bardzo ważne w lekcjo divina, czyli w takim pobożnym czytaniu Słowa Bożego jest, ten ostatni punkt, akcjo, czyli działanie. Coś trzeba z tym zrobić, co usłyszałem. Bracie i siostro, zobacz, co masz teraz w sercu. Czy to serce nie jest podobne do tych kamiennych stągwi, które są często właśnie zimne, jak te kamienie przeznaczone do żydowskich oczyszczeń, czyli tam są nieczystości, jak ktoś się tam mył, czy może nawet pluł do tego, to tam jest nie, niezbyt czysto. I Pan Jezus może zobaczyć, co w tym wnętrzu naszych kamiennych, Stągwi naszych serc się znajduje. Ale nie mamy się koncentrować tylko na tym, ale przede wszystkim na Jego słowie. Co w takiej sytuacji Pan Jezus może mi powiedzieć? Mówi: wypełnijcie, napełnijcie te stągwie. Te sześć stągwi to tak jak Pan Bóg stwarzał przez sześć dni i szóstego dnia stworzył człowieka. My, żebyśmy byli pełni ludźmi, musimy być wypełnieni. Właśnie, żeby być pełnym, trzeba być wypełnionym. Bożą łaską, bożym duchem, takim przemienieniem. Druga rzecz to jeszcze trzeba pamiętać, że ten, ten kamienne stągwie to mogą obrazować właśnie tę ten, ten niedoskonałość. 6 to nie jest 7, to jest jakaś niedoskonałość. Trzy szóstki to można powiedzieć, że to jest jakieś dzieło złego ducha. Trzy szóstki to jest 666, czyli to jest imię bestii. I ten działanie złego ducha na nas jest bardzo mocne, często, i potrzebujemy oczyszczenia, potrzebujemy przemiany, uzdrowienia, uwolnienia od tych złych mocy. I to wszystko dzieje się dzięki mocy Słowu Bożemu. Słowo Boże ma moc uwalniać nas. Maria przychodzi nam właśnie wtedy z pomocą. Tam, gdzie jest Maria, tam wstępuje Duch Święty. Tam, gdzie jest Maria, tam jest prawdziwy Kościół. Po czym poznać prawdziwego Ducha Świętego, prawdziwego Jezusa Chrystusa, prawdziwy Kościół po obecności Maryi, bo ona najlepiej zna Jezusa Chrystusa. Ona jest tą, która wymodliła w dniu pięćdziesiątnicy razem z apostołami zesłanie Ducha Świętego. Jest od u początków Kościoła. Ona zrodziła ciało Chrystusa, z niej wziął Jezus Chrystus swoje ciało. I jeżeli my jako Kościół jesteśmy ciałem Chrystusa też jest naszą Matką, jest cząstką Kościoła i jednocześnie Matką, taki paradoks. Dzisiaj Pan Jezus kiedy mówi, żeby to wypełnić te nasze serca właśnie tą wodą, ta woda może symbolizować też pragnienia, pragnienie wypełnienia woli Boga, wypełnianie tej właśnie woli Boga przez pewne czynności, wolą Boga jest też pokuta. Maria, kiedy Fatymie prosiła, to módlcie się na różańcu i odmawiajcie różańce i czyńcie pokutę. Pokuta to żałowanie za grzechy, świadomość, że się jest grzesznikiem, słabym, potrzebującym nawrócenia i dlatego bardzo potrzebowała Maria tych dzieci, które były zupełnie, można powiedzieć, na początku życia, jakby wolne od różnych takich niebezpieczeń, grzechu, i one bardzo pokutowały, bardzo cierpiały. Ich pokuta była. Za inne, innych, którzy byli narażeni na pójście do piekła. Moi drodzy, wspierajmy się w tej modlitwie o Ducha Świętego za każdego z nas, bo czas jest trudny. Diabeł pociąga różnych ludzi, i często ci ludzie demonstrują swoją nienawiść do rzeczy świętych. To tak jak kiedy egzorcysta czy ktokolwiek święty człowiek też, jak się zaczyna modlić, to zły duch zaczyna się manifestować. Nie może się ukryć. I takie manifestacje nawet na ulicach można zauważyć. W Gdańsku szła taka manifestacja, jak wiemy, obrażająca procesję Bożego Ciała, czy tu w sobotę, przedwczoraj szła parada tak zwanej równości, ale tylko równość jest chyba dla tych, którzy są wrogami Boga, którzy chcą niszczyć Kościół katolicki, którzy występują przeciwko świętości, świętości rzeczy i symboli świętych i samego Boga. My mamy tutaj za zadanie słuchać Pana Jezusa razem z Maryją i sobie uświadomić, że Królową Polski jest Maryja. Jest ta, która prawdziwie uczy, jak być szczęśliwym dzieckiem Boga. Żeby w naszym sercu był Duch Święty, żeby Go zachować aż do tej pory, to dobre wino w swoim sercu potrzebujemy właśnie Maryi. Jan Paweł II, kiedy był w Fatimie i beatyfikował Franciszka i Hiacyntę, powiedział do dzieci pierwszokomunijnych zapiszcie swoje dzieci do szkoły Maryi. W tej szkole najszybciej można osiągnąć świętość. Chcielibyśmy być właśnie w takiej szkole, chcielibyśmy być też dziećmi Maryi, bo... Pan Jezus na krzyżu mówiąc do Jana Oto Matka Twoja też i powiedział do każdego z nas Oto Matka Twoja Chciejmy na nowo jeszcze raz wziąć Marię do siebie uczyć się od niej jak mówić Bogu To tu, tuus cały twój Przyjmijmy Boże błogosławieństwo Pan z wami Niech was błogosławi strzeże Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.